Co powiedziałaś? Zimno jest. A, to dlatego, że nie masz maseczki. Patrzcie, ja mam zakryte usta, także... Dawaj. Mi jest ciepło. Cześć. Teraz to jest już prawdziwa zima i my z Emilką idziemy na dwór, tak? Boli ci gardło? Tylko kaszel, tak? Kto to jest, Emilka? Aniołek! Korona? Tak. Kot. Tak. K. O. T. Tak. Szukamy K. Najpierw. Tak. O. Tak. Szukamy O. Tut. Nie, to jest... Widzisz? To jest O z kreską. Takie O. A my potrzebujemy takiej zwykłej O. A to się czyta jak U. A to ko. Ko. T. T. Szukaj T. Jest. Brawo, ale ładnie. T. Ola, dużo słów po polsku już znasz? Trudno określić, czy to jest dużo. Ja wiem o wiele więcej, dlatego jestem... Przez cały czas gotów Cię poprawić. Aha, wiesz, Ola? Nie ma już O. Poczekaj, tata, bo to jest trudne zadanie. O! O, szukaj. A teraz S. Zobacz, to jest osa. S. Tutaj. To jest A. Tak. A teraz S. Szukaj, szukaj, gdzie jest. Jest! Brawo! Osa. Osa. A tu ara. Tak. A tu jest kot. Tu jest kot. Jaka to jest litera, Emilka? O. O. A tu jest pies. Piesek. Kto to jest? To jest byk. Dziewczyny zostały w domu. Bawią się, kreska, szkolą się. A ja pojadę swoim super autem do sklepu na zakupy. Kupię sobie coś w trasę. Oraz kupię coś do domku, do zjedzenia. Teraz tak wszystko się rozbudowało tutaj dookoła domu, w którym mieszkamy, że kiedyś to musieliśmy wyjeżdżać albo wychodzić przez ulicę Hawylandzką. Dochodzimy do Naramowickiej, przechodzimy ulicę, idziemy chodnikiem, idziemy daleko, daleko, daleko. I dopiero wtedy znów przechodzimy z powrotem ulicę i mamy sklep. A teraz tak się rozbudowało, że teraz jest przejazd bezpośrednio przez osiedle do sklepu. Zaraz wam pokażę. Koniec. I tu już jest sklep. Nawet nie wyjeżdżałem z osiedla. Przejechałem między blokami i już jest sklep. To jest naprawdę wygodnie. Teraz zakładamy kaganiec, bo bez tego ani rusz. Ładnie. O, nie tak założyłem. Słyszałem, że niektórzy mają problem z tym, jak się zakłada maskę medyczną prawidłowo. I zakładają ją różnie. I... nie wiedzą, czy niebieską stroną na zewnątrz, czy białą stroną na zewnątrz.
to nie ma żadnej różnicy, bo tutaj trzeba patrzeć na to, bo tam gdzie jest metalowy ten drucik, to powinno być do góry. No i maska ma być założony w taki sposób, żeby te wszystkie zgięcia były skierowane w dół, bo jak założymy ją odwrotnie do góry nogami, to będzie cały kurz, cały syf się zbierał tutaj, w tych miejscach. Jak założymy tym na dół, to wszystko leci na dół. Teraz do sklepiku na zakupy. Wózeczki są przypięte i chcą kasy, ale jednak był jeden, który czekał na mnie, już odpięty. Już zakupy są porobione. Teraz magia. Ja nie wiem, jak to się nazywa, kiedy elektrycznie się podnosi klapa, ale ja takiego nie mam. O, jaki tu porządeczek! Porządeczek! Co tu mamy? Woda w trasę. Cyk, cyk, cyk. Nasiona słonecznika. Kupuję to w trasę, bo czasami muszę bardzo mocno rano się obudzić o 3:30, o 4:00 i ruszyć na załadunek lub rozładunek. I to mi często pomaga nie zasnąć za kierownicą. Bo jak jadę i coś robię, coś jem, coś tam, jakąś działalność wykonuję, to się nie chce spać. A jak siedzisz przy kierownicy przez cały czas i jedziesz 80-90 na godzinę i przez cały czas to idzie zasnąć normalnie. Kupiłem sobie super mega korzystne dla zdrowia orzeszki w czekoladzie różnokolorowe, bo bardzo to lubię. Innego tłumaczenia tutaj nie ma, bo to wcale nie jest korzystne. Jest masakra dla zębów, ale ja bardzo lubię to. Pyry! Trochę bananów, lekko zielonych. Ola takie lubi, ja też. Papier toaletowy, mega paka, 16 rolek. No, musiałem kupić, bo nigdy nie wiadomo, co w tym kraju będzie jutro. I może być tak, że to będzie najcenniejszym artykułem w sklepach. Dlatego od razu kupię, żeby mieć pewność dnia jutrzejszego. Pokazywać to, że jestem bogaty, że mam ten papier toaletowy, po który ludzie w kolejkach stoją w sklepach. Marchewka, dwa worki, jeden do domu, do gotowania, jeden dla mnie w trasę. Jeszcze jest taka ciekawostka, nie z jakichś tam udowodnień naukowych, czy tam jakichś badań, a tylko z życia, że na czcio, jak się zje jedną marchewkę, to się czuje po prostu mega super. Żołądek nie jest zawalony tym jedzeniem, nie jest zajęty przetrawieniem ciężkiego jakiegoś jedzenia, jakiegoś mięsnego lub jakieś tam makarony albo syntetyki, jakieś coś takiego. A po prostu jak się zjada na czcio marchewkę, to się czuję super po prostu. Już super mega głodny nie jesteś. Najedzony też nie jesteś, ale masz dużo energii i to wszystko, co daje przyroda, to jest po prostu super. Sam do tego doszedłem. Takie soczki Paw Patrol. Dzieci to lubią. To tyle. Bo dzisiaj idziemy na takie spotkanie z przyjacielmi. Idziemy na taką lekką rodzinną imprezę. Taka impreza, że nawet z Olą nie pijemy. Tylko wziąłem takie bezalkoholowe napoje dla Oli i taki dla mnie. Bo ja na przykład lubię piwo, bardzo lubię, ale nie lubię alkoholu. Nie lubię tego efektu alkoholu, kiedy bania ci już nie działa. No to jest pierwsze, to jest podczas picia alkoholu, a następnie idzie dzień jutrzejszy i na rano to też nie możesz się ogarnąć. Przez cały dzień jakiś chodzisz, jakiś
to nie ty chodzisz, to tylko twoje ciało łazi coś. Coś tam się stara zrobić, ale bez skutku. Bo no, ty nie, tracisz swoją skuteczność. Głowa ci boli, jesteś nerwowy, nikogo ci się nie chce widzieć, a jak kogoś widzisz, to opowiadasz, jak ci jest źle. O, jak ty wczoraj piłeś. O, ja piłem. O, ja taki byłem pijany. A ja po pijanemu to zrobiłem, to zrobiłem. Ja był taki pijany, ja był na tyle pijany, że ja zrobiłem to i to. A jak ci osoby trafią do takich samych osób, takie, które mają takie same poglądy, to oni mówią, nie, to, że byłeś pijany, to pikuś, bo ja byłem pijany. Mają przez cały czas jakieś zawody, kto miał gorzej. No i z piciem jest, z tymi bajkami o piciu jest tak samo. Że on tam wypił i tam nogę połamał. Nie, to tam pikuś. A ja jak byłem pijany, to pół ciała połamałem. A ten, no nie. A jak mu bajki te historii kończą się, to on zaczyna. Ja, no dobrze, ja to ja, ale mój kumpel, to on tak pił, że tam zazigał wszystko. Wracając do rzeczywistości, bo ja już daleko poszedłem, lubię smak piwa, lubię jak się odbija to piwo, ale tych skutków ubocznych od alkoholu nie lubię i nie mogę tego znieść po prostu. No i dla takich jak ja, ludzie wymyślili piwo bezalkoholowe i tych lalek gumowych. Dla takich jak ja. To już wyprzedzam komentarze, którzy się... To tak się mówi, że piwo bezalkoholowe to jest pierwszy krok do... Tak, wracamy. Co jeszcze kupiłem? Jeszcze kupiłem takie mleko, które wcale nie jest mlekiem, jest tylko jakimś tam napojem owsianym. To dodajemy do płatków takich śniadaniowych. I Emilka to je. To ona codziennie ma taką tradycję, ma takie śniadania, bo ona przychodzi i mówi: płatki, poproszę. Kupiłem jeszcze takie tutaj kaszy. Bardzo jest wygodne. Ja jak jestem w trasie, wlewam tutaj wodę gotowaną, jakaś pokrywa, to tam się parzy, dodaję pieprz, sól i to wszystko jak się zaparzy, to jest taka pechota i nie jest trucizną. Bardzo lubimy sałatę lodową, gotujemy z tego sałatki, ja w trasie sobie też gotuję sałatki z tego, może kiedyś wam pokażę, a może i pokażę. I teraz chcę nagrać, jak ja robię sałatkę, jaką sałatkę ja sobie gotuję w trasie. Ryż kupiłem, oliwki czarne, to też do sałatu, do sałatki raczej. Cebula, całe ziatkę cebuli, to też podzielimy, coś tam pójdzie mi w trasę, coś zostanie w domku. Kukurydza, no i worki na śmieci. I teraz elektrycznie to wszystko się zamyka. I wózek automatycznie jedzie na swoje miejsce. Tutaj go zostawiamy i oczywiście nie przepinamy, może komuś się przyda też. Teraz tak samo przez osiedle jadę do domu. Już wszyscy zauważyli w 2021 roku, że jest nietypowa polska zima, że już jest śnieg, normalnie ludzie kupują sanki, no i tak to wygląda, dużo śniegu, dużo rzeczy są odśnieżone, rowerzyści mają pierwszeństwo, kaganiec już można ściągnąć. No i teraz jest taki problem z tymi sankami, bo przyszła prawdziwa zima, wypadł śnieg, tak. Takie niesamowicie coś takie dawno niewidoczne w Polsce i ludzie wykupili wszystkie sanki i teraz chcieliśmy kupić dla Emilki takie sanki, no i był problem, bo w sklepach już nie ma nigdzie na stanie, już wszystko to wykupione. I Ola zamówiła tam jakoś przez internet i to było tak,
taki dropshipping, tak powiem, że to normalnie nigdzie tak zamówić, że się zamawia i już za chwilę już masz, już ci wysyłają od razu, tylko zamawiasz, oni zbierają tam do jakiegoś dnia zlecenia i dopiero wtedy to wszystko się zamawia do nich i oni już to wysyłają. Co robisz? Zakładam rękawiczki. Ola, zapomniałam o najważniejszym. Zamknąć auto? Nie. Akurat odłożyć. Się czuję jak spakowane dziecko, które nawet nie może się poruszać. Ola, no nie pokazuj. Tutaj zrobię taki efekt, że otwieram i tu jest taki porządek. Będzie komputerowo zrobione, ale nie w tym filmie. Tatoś zaraz spróbuje tutaj pojechać. Ej, ale nie wiem. Nie wiesz? Dość mocny jest... Spusk. Uchył. 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 Górka. Górka. No to może poszukamy innej górki. Ale ja mocno się boję, ale nic nie mogę z sobą zrobić, chcę jechać. No to... A musisz odwrotnie, bo to w ręku się trzyma. Ola! Strasznie? Ja się boję, tak. To jest szybciej niż multiplo. Ale to musisz, to są rączki, tam musisz trzymać. Nie, przecież ona tak fajnie jest. Aha. Ja nie wiem, bo ja tam pojadę. Tam, prosto do słupka. No to nogami hamuj. Na razie, widzowie. Mama, ja poszedł się spać. A teraz, tatuś, musisz naciągnąć kombinezon z powrotem na buta. Czekaj, zobaczę. Jak tam twoja nóżka wygląda? Jak tam twoja nóżka wygląda? Hop! Ola jest tu pierwszy raz w tym lesie, dlatego nie patrzy dookoła, tylko na mnie i na Emilkę. Ale tu jest wysoko. Jest 300 metrów gdzieś tak około, może 310. Bardzo jest wysoko. Jeśli stać w tym narożniku i patrzeć tam daleko między drzewami, to można widzieć pomnik z miasta w Ukrainie, skąd przyjechaliśmy z Olą. Co jest? Kontrolujesz, żeby razem z mamą szliśmy, tak? Ola, ja nie pamiętam, jak ten las się nazywa. To bardzo dobrze. Jesteśmy z Olą prawdziwymi poznaniakami. Prawdziwymi poznańskimi pyrami. I nawet nie wiemy, jak ten las się nazywa. Ale to jest w okolicach Malty. Tak powiem, żeby już nie było. W okolicach Nowego Zoo. Tak, dokładnie. I idziemy teraz przez taki most, wiadukt. Ogólnie to się nazywa ścieżka, tak? Tak. Ścieżka między...
pan? O, jakoś przepraszam. Tak nie pamiętam. Ścieżka między miejscem, którego nazwy nie znamy, do miejsca, którego nie znamy nazwy. No i ta ścieżka akurat prowadzi tam bliżej do nowego zoo. Know-how. A po co to robisz? To jest toaleta? Tak, to jest toaleta. Domek, dokładnie. Ładny domek jest. Obiekt monitorowany. Tutaj jakiś pokój jest. Olo, po co wynajmujemy mieszkanie? Patrzcie, jaka ładna tu kawalerka jest. Już z wyrwaną klamką. No. Jakieś napoje tutaj już są. Emilka, lepiej tu nie wchodzić, kochanie. Uciekamy. Ładnie zamykamy, żeby nie było. O, cześć. Cześć. Emilka, Emilka. A powiedz, cześć widzowie. Cześć widzowie. Ola. A to tak nosem dotykasz wyświetlacza, żeby nie ściągać rękawic? Tak. A latem po co tak robisz? Latem tak nie robię. Co ty gadasz? Przez cały czas tak robisz, nawet w domu siedząc. Tak, tutaj na dole jakaś zabawa. Pieski się bawią.